Ja auch, dann. Niesłychane rzeczy. Co tam u ciebie, Hita? To nie ten safe. Piętnasta sześć. Co ma być? No, to tak samo i u mnie, no. Znowu, a co czytałeś? Elegancko. I co daleko jesteś? Ja przeczytałem pierwszą książkę. Tylko to nie do końca chyba. Po angielsku nawet. Elegancko. Szacuneczek. Jordian, ja cię znam. No, fajnie ten. Ten typ się na mnie patrzy, co się na mnie chce. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Po przeczytaniu pierwszego tomu Gry o Tron wiesz, jak bardzo blisko oni odwzorowali serial po książce. Co musimy zostać mistrzami alchemii chyba. Naprawdę potężne.
ładnie w feedzie, tylko kilka shortów też się pokazało. Jest taki jeden kanał, robi shorty i właśnie omawia różnicę. Alt Shift X jest zajebisty. Zresztą coś kojarzę, ale jakoś nie tak mocno. Ej, ty! Kim jesteś? Kimś, kogo nużą już te stale powtarzające się pytania. Czy wy, młodzi, nie macie czegoś lepszego do roboty od ciągłego zawracania mi głowy? Lokwar to, lokwar tamto, lokwar kim jesteś, lokwar boli mnie palec, lokwar mam sraczkę, mam już tego serdecznie dość. Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługę. Ach, Kurt, znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze, mów, czego dokładnie potrzebujesz. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. Zastanówmy się. Mogę przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządzeń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże ci je znaleźć i rozpoznać. Kim jest Riordian? To młody nowicjusz. Właśnie odbywa swoją pielgrzymkę i niedawno przybył do Silbach. Ma posprzątać pobliską kapliczkę. Będzie najbezpieczniej, jeśli pójdziecie razem. Pewnie kręci się teraz gdzieś na cmentarzu. Znasz się na ziołach? A myślałem, że to ja mam problemy z oczami na stare lata. Widziałeś ten ogród koło domu? Widzisz te wszystkie menzurki na półkach? No... No to znasz już odpowiedź. Naprawdę pytasz mnie, czy znam się na zielarstwie? Chłopcze, ja zęby zjadłem na tej sztuce. No tak, po co pytałem, to było takie oczywiste. Każdy mag, do jakiego kręgu by nie należał, przynajmniej w pewnym stopniu musi wiedzieć, co go zabije, a co wzmocni. Ważenie i korzystanie z mikstur podczas tworzenia i rzucania zaklęć to podstawa. Specyficznie nie nagrywam tego na YouTube, ale VOD będzie, no. Rzucony. Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. No, skoro się... Czym właściwie jest magia? Mógłbym odpowiedzieć ci na to pytanie, ale... Ale? Ale jestem zmęczony. A ty, na moje oko, i tak nic z tego nie zrozumiesz. Mógłbyś nauczyć mnie alchemii? Żartujesz sobie, prawda? Życia by ci nie starczyło na poznanie całej wiedzy alchemicznej. To może chociaż nauczyłbyś mnie jej podstaw? Mógłbym, co prawda, nauczyć cię pewnych jej aspektów, ale... Najpierw musiałbyś przejść test. Jaki test? No... Test. Czy sobie poradzisz, rzecz jasna. Na czym miałby polegać taki test? Prawdziwy alchemik powinien wykazać się wytrwałością w dążeniu do celu, sprytem w rozwikływaniu tajemnic natury i siłą w pozyskiwaniu trudno dostępnych składników. Jeśli pragniesz pojąć podstawy tej mistycznej sztuki, będziesz musiał wykonać 3 zadania. Może... Cóż, nie każdemu pisane jest... Pohandlujmy. Rekt.
Niemożliwe, że zepsuł. Zaraz do niego zagadam. To za przemianę chrząszcza. 50 za wilka. A to przywołanie. Okej. To nie takie drogie te rzeczy. 150 za kostur nowicjusza. Hej, ty. Jestem gotów. Skoro jesteś gotów, przejdźmy zatem do pierwszego testu. Wytrwałości. Weź tę miotłę i posprzątaj w domu. Miotłę? No, stary już jestem. Skoro będziemy się w Kung Fu Mastera bawić. Mi nie stać. Myślałem, że w ramach sprawdzianu będę musiał pozbierać zioła i takie tam... Jeśli pragniesz pojąć wiedzę tajemną... W porządku, zrobię to. Świetnie. Jak skończysz, przyjdź do mnie, a powiem ci, co masz robić dalej. Hej. Ty chory pojebie. Ej, ty. Zrobiłem, o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. Czas na kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czyhającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. Wyobraź sobie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy. A tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią kurwa, w dyskusję, ale ja już normalnie zjebałem rzuciła tego się questa, na mnie z miotłą. Bo ja już się oczywiście, go że nie odda ci go od tak. Będę i o to ukryć? W tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. Zabijają się o gulasz Marty, what the fuck. Już przyłapało mnie, już muszę znaleźć inny sposób. Suka, bieć. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę.
Tar, Jordian. Hej! Ty jesteś... Witaj, podróżniku. W czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Faktycznie. Nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć. Na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. Kurwa. Lecimy chyba jak tak. Free exp? Nocą może nawet lepiej, chociaż chyba... Ruszajmy. Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też... Dobra, dobra. Daj mi tą listę jeszcze. Co my tu mamy w ogóle? 5 roślin leczniczych, 1 stary korzeń leczniczy, 2 wschodnie fiołki. Przecież ja to mam wszystko. No nie, dobra, nie mam. Nie mam fiołków. Żartowałem. Kurwa, sukin syn, popierdolił. Nie czekając na mnie. Nie, nie gadaj. Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Kurwa, i teraz go zgubię. Dobrze, że zapisałem. Ten, no. Tutaj, to on się robi. Dawno cię nie widziałem. Co? Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Gotyk w pigułce, kurwa. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby dzikie zwierzęta i nieproszeni goście trzymali się z dala od wioski. Od czasu, gdy mój zmiennik Rolf zaginął w czasie burzy, mam pełne ręce roboty. Gość ma problemy z kontaktem wzrokowym. Twój zmiennik zaginął? Uparł się, że sprawdzi, czy w pobliżu starej łodzi rybackiej nie zostały jakieś zapasy. Przez te cholerne podtopienia każda beczka wina czy ryb jest na wagę złota. Od wczoraj nie ma po nim śladu. Poszedłbym go szukać, ale Albin nie pozwoliłby mi opuścić teraz wioski. Kurwa, klasyczny gotikowy quest. Może mógłbym sprawdzić, co się z nim dzieje. Naprawdę zrobiłbyś to dla mnie? Kurwa, stary. Dla ciebie? Czemu nie? Mogę wszystko spróbować. Masz czym się bronić? Folkart. Bronić? Okolice Silbach nie należą do bezpiecznych. Pełno w nich dzikiego zwierza, dlatego warto mieć naucz mnie dwuręcznej lagę do obrony. I daj mi dwuręczny miecz. Coś by a, się przydało. A pokaż, co masz. Weź ten miecz. Nie jest to może broń dobrej jakości, ale kretoszczura czy ścierwojada ubijesz. Dzięki. Zastanawiam się, czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz. Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa. A jak za naukę posługiwania się ciężką widzisz? Bronią, to to jest zmysł mało gamerski. Ja już wiedziałem od początku, że to jest taki gość. Zacznij. Do roboty zatem. Co tu ma? 5? 15 sztuk złota. 5 punktów. Jak leci? Cisza jak makiem zasiał. Trochę mnie to niepokoi, bo cisza zwykle zwiastuje burzę. Tak pół na pół bym powiedział. Gdzie znajdziesz? Idąc drogą na południe, dotrzesz do mostu. Obok niego znajdziesz tę łajbę. Kiedyś służyła rybakom podczas połowów muszę na jeziorze, tą... ale od jakiegoś czasu jest punktem wymiany towarów między wioską jebaną a małą winnicą. Mapę. Jak wygląda Rolf? To mały chłopak. Zgaduję, że nawet w twoim wieku.
Ma spięte włosy, no i mięśniakiem to on nie jest. Jak wychodził, ubrany był w typowy wiejski strój bez rękawów. Punkty nuki 20. To jeszcze tak. Ile muszę dać w dwuręczną, żeby wskoczyć na następny poziom? No, dwuręczną to chyba najpierw, co? Kradzież kieszonkowa by była dobra. Znaczy nie kradzież kieszonkowa. Nie, kieszonkowa nie chce mi się bawić. Kowalstwo, alchemia, włamywanie, zbieranie trofeów, pozyskiwanie zasobów. I to tyle. Kowalstwo, siła, dwuręczna. Ej, dobra. A, bo ten gość popierdolił i ja miałem wczytać, a się w sumie wkręciłem. Trzeba to naprawić. Co to za świątynia? Czy co to jest? Hej, ty! Czekaj, Rerdan, poczekaj. Poczekaj, ziomuś, dosłownie moment, pogadam tylko z tym ziomeczkiem. Chwasty, czy ja potrzebnie zbieram chwasty? Może do jakiejś mikstur czy coś. Jestem... może się przyda, co? Nazywam się... Jestem... Zdążę... Uciekł... Zgadł... Jak większość... nas... Czy... Okoli... A, nie sprawdziłem tego miecza, kurwa. Co? Dobra. Zostaw... Coś takiego by mi dał, nie? Ja mam już lepsze, trzeba było powiedzieć. Coś jestem ciekaw. Safe scammer. Karden. Jesteś. Nazywam. Jestem. Masz. Mam już przy sobie broń. W porządku, ale jakbyś potrzebował jakiś. Bez sensu. Myślałem, że coś więcej. Ja. Zastanawiam się, czy. Nie jest to jakoś mega ważne w sumie. Dobra, tam jest quest, tam jest quest. Rocho. Jeszcze zdążę, spokojnie. Najpierw, wiesz, robię rekonesans tutaj. Hej! Jill? Na wszystkich bogów! Co ty wyprawiasz w mojej kuchni?
przyszedłem zobaczyć, co takiego pichcisz. W tej chwili próbuję ugotować pyszną potrawkę z dzika z warzywami, ale ktoś właśnie mi w tym przeszkodził. Gotowanie to prawdziwa sztuka, a jak każda inna, wymaga ona cierpliwości, precyzji i... Chwila. Czujesz to? O nie. Nie, nie, nie! Tylko nie to! A wszystko to dzięki tobie! A co ja mam z tym wspólnego? To, że wparowałeś tu jak gdyby nigdy nic i oderwałeś mnie od pracy. Albin mnie zabije. Ale najpierw posiedzę parę dni w dybach. A dopiero potem zawisnę na gałęzi. Gotujesz dla Albina? Czasu, gdy Ramsay i jego nadworny kucharz nas opuścili, gotuję dla całego dworu. Ale patrząc na to, co się dziś stało, niedługo mogę wylecieć stąd na zbity pysk. I to w najlepszym wypadku. Ta potrawka miała być dla starszego i jego żony, a teraz nadaje się już tylko do wyrzucenia. Może mógłbym zdobyć dla ciebie nowe mięso? Mięso z dzika? Ta, już to widzę. Nie wiem, jak miałbyś tego dokonać, ale zanim to zrobisz, smród rozniesie się po całym dworze, a wtedy nic mnie już nie uratuje. Skoro jest tak źle, jak mówisz, to nie masz nic do stracenia. Faktycznie. Bądźmy dobrzy. Nie mam. I tak jestem już martwa. Jeśli jakimś cudem uda ci się znaleźć kawał dziczyzny, przyjdź z nim do mnie natychmiast. Najpierw jednak chcę zobaczyć przed sobą kawał soczystego mięsa z dzika. Inaczej nie mamy o czym mówić. No, jakiś ziomuś patrzy, prawda? Tutaj. Jednoręczna siła, miecze i małe topory. Dwuręczna siła, wielkie topory i wielkie miecze. Jednoręczna zręczność, lekkie miecze i szpady. Dwuręczna zręczność, długie piki i włócznie. Idziemy w dwuręczne, tylko pytanie, siła czy zręczność? Długie piki i włócznie? Każdy oręż ma swoje wady i zalety, należy jednak pamiętać, że to siła będzie zawsze decydowała o dodatkowej mocy wyprowadzonego uderzenia. Niech cię jednak nie zawiedzie czysta siła. Bronie wymagające zręczności do dzierżenia potrafią być równie zabójcze, szczególnie gdy wojownik praktykuje zrównoważony trening. Trening siły potrafi być niezwykle męczący i na zaawansowanym poziomie kosztować niezwykle dużo pracy. Tymczasem wojownik posługujący się włócznią czy szpadą rozwija zarówno zwinność, jak i siłę. Pierwsza z tych cech pozwala mu posługiwać się niezwykle wygodnymi orężami, natomiast nawet prosty trening siły zwiększy moc jego ciosów. Niezależnie od wybranego oręża, wymagany będzie również trening posługiwania się nią jedną ręką lub oburącz, to właśnie ta praktyka będzie pozwalała wyprowadzać szybsze uderzenia, łączyć je w kombinacje, a także częściej zadawać celne ciosy o znacznie większej mocy. Świadomie wybierz to, z czym czuć się będziesz najwygodniej. Nie bój się eksperymentować, nie stawiaj na najprostsze rozwiązania, a z pewnością zostaniesz wielkim wojownikiem. Amazing! No, Loszka. Co jest? Tak, wpadłem poczytać trochę. Wracę do spania, mała. Po pierwsze, by móc korzystać z łuku.
O nie. Czemu to zawsze tak musi wypadać, że jak ja się odpalam, to ty musisz iść? Czemu to tak jest? Chory jesteś? No, na głowę. To ty nie wiesz? To ty jeszcze się zastanawiasz? Ty jeszcze masz jakieś wątpliwości? No, to ja myślałem, że już się powitaliśmy w tym samym klubie. Po pierwsze, by móc korzystać z łuku, łowca powinien rozwijać swoją zręczność, natomiast do dzierżenia kuszy wymagana będzie siła. Pomimo różnicy w predyspozycjach wymaganych do dzierżenia tych broni, każdy strzelec może zwiększyć obrażenia zadawane przez swoją broń dzięki rozwijaniu zręczności. To właśnie ono wpływa na cały złożony proces przygotowania pocisków do strzału i to, ile finalnie wyrządzą szkód. Nie należy tego jednak mylić z umiejętnościami strzeleckimi. Umiejętność posługiwania... Zamknij się, goblin! Nie należy tego jednak mylić z umiejętnościami strzeleckimi. Ale się zamknął, jebany. Umiejętność posługiwania się łukiem lub kuszą. Przede wszystkim decydować o celności oraz prędkości oddawanych strzałów. Mistrz wystrzeli w tym czasie dużo więcej pocisków, a jednocześnie trafi cel o wiele bardziej oddalony od niego samego. Dlaczego kusze są tak popularne? Należy zwrócić uwagę na bazową moc pocisku wystrzelonego z kuszy. Jest ona o wiele większa niż tego z łuku. Dzięki budowie bełtu oraz prędkości, z jaką się porusza, niezwykle skutecznie radzi ona sobie z ciężko opancerzonymi przeciwnikami. Często pomijanym atutem kusz jest możliwość zrównoważonego rozwoju. Dobry kusznik to ktoś, kto jest wystarczająco silny, by dzierżyć masywne kusze, ale jednocześnie na tyle zręczny, by zadawać nimi spore obrażenia. Zarówno łuki, jak i kusze, nawet w rękach początkujących strzelców, są w stanie powalić człowieka bez zabijania go na miejscu. Jeśli jednak musisz upewnić się, że twój wróg nie wstanie, należy mieć przy sobie choćby najprostszą broń białą. Amazing. Amazing. Wkurwia mnie ten biały ten. Ten biały pasek. Po lewej od książki. Czyli czego się dowiedzieliśmy, podsumowując? Streszczenie lektury. Zręczność to obrażenia. I tyle? A, no, po prostu zręczność to obrażenia i kusze wymagają na dodatek siły, żeby je nosić, a potem zręczność zwiększa obrażenia. Sorry, mała, że tyle czekałaś, ale wiesz, jak jest. Alor jest na pierwszym miejscu, baby. Żona Aladyna. Jestem zajęta, zostaw mnie w spokoju. Ty. Co jest? Jajeczko, idź spać. Zobaczmy, czy to działa. Tak jak zawsze działało.
czekaj tylko! Jebano. Skąd ona to wiedziała? Jest tu skradanie się, ja myślałem, że to też pełni jakąś funkcję skradania się, ale może muszę się nauczyć skradać, żeby... Żeby było nie ten... Nie kumali. A może powinniśmy zrobić taki, o ile to jest taki gotik normalny, to może powinniśmy bez złodziejstwa się grać. Każdy kolejny krok ku mistrzostwu wymaga coraz więcej pracy. Niezależnie od tego, czy rozwijamy siłę, zręczność, wiedzę magiczną, czy władanie danym rodzajem uzbrojenia, dalsza nauka będzie wymagać coraz większego poświęcenia. Nie zmienią tego żadne eliksiry, amulety, ani inne magiczne świecidełka. Pomimo iż natychmiast wzmacniają użytkownika, to nie wpływają na jego własny rozwój. Nie należy marnować czasu na przesadne zdejmowanie amuletów i pierścieni przed treningiem. Tym bardziej nie powinno się oszczędzać mikstur trwale zwiększających predyspozycję ciała czy umysłu do momentu, gdy osiągniemy już górne limity naszej zdolności. Działania tych specyfików będą wtedy wręcz nieporównywalne do naszego całego dorobku z treningu i ostatecznie okaże się mało przydatne w perspektywie wielu miesięcy dotychczasowej ciężkiej pracy, bo tak to zrobiliśmy i wymyśliliśmy jako deweloperzy. Ważny jest zrównoważony rozwój. Trenując wyłącznie, i w sumie chyba słusznie, trenując wyłącznie siłę, a ignorując sztukę władania bronią, nie zadamy nigdy odpowiedniego ciosu. Łucznik znający tajniki łuczarstwa oraz oprawianie zwierzyny może bardziej skorzystać, przygotowując goblinie jagody zgodnie z przepisem kucharskim, niż poświęcając kolejne lata na mistrzowskie opanowanie alchemii, by tylko trochę efektywniej wydobyć ich potencjał do zwiększania zręczności. Nie bój się eksperymentować. Początki nie wymagają wiele pracy, a bardzo często przynoszą wymierne korzyści. Przemyśl jednak, jakie zdolności pragniesz rozwijać. Tak bardzo, jak tylko to możliwe. Jak to tylko możliwe. Poświęć się im całkowicie, a z pewnością zostaniesz mistrzem w swojej dziedzinie. Czekaj, tutaj jednej rzeczy nie rozumiem. Łucznik znający tajniki łuczarstwa lub zwierzyny może bardziej skorzystać, przygotowując goblinie jagody zgodnie z przepisem kucharskim, niż poświęcać kolejne lata na mistrzowskie opanowanie chemii. Chyba rozumie. Punkty się nie imają wtedy. Ale jak już wykorzystasz na przykład, są potki zwiększające max HP, no bo na przykład wojownik z dwuręcznym mieczem zyska i HP, i siłę, to wtedy może warto, co? No bo po co alchemię? No to mag alchemię, tak? Czy tu Hunter powinien w alchemię się bawić? Czy skorzystam bardziej na przepisie kucharskim? Cholera, co się dzieje? Cholera, patrzę tylko co ty masz. Don't mind me. Niezależnie czym walczysz, żadna broń dostępna do kopienia nie może równać się z wygodą posługiwania się własnoręcznie stworzonym orężem. Ze względu na wykonanie ich idealnie pod swoje proporcje ciała, niemal zawsze wymagają one od użytkownika mniejszej krzepy czy zwinności, by efektywnie się nimi poruszać. Aby rozpocząć wytwarzanie własnego oręża, należy przede wszystkim zdecydować, czy chcemy rozwijać łuczarstwo związane z wyrobem zarówno łuków, jak i kurz, czy może praktykować kowalstwo.
specjalizujący się we wszystkich wyrobach związanych z broniami byłymi. Gdy już podejmiesz decyzję, znajdź odpowiedniego nauczyciela. Żadna księga nie zastąpi praktyki pod okiem doświadczonego mistrza. Naukę można podzielić na 3 stopnie: zielony, doświadczony i mistrz. Z każdym kolejnym rzemieślnik jest w stanie opanować informacje zawarte w bardziej skomplikowanych przepisach i wytworzyć je odpowiednio na stole łuczarskim czy lub kowadle. Przepisy zazwyczaj zakupić można u innych kowali i łuczarzy. Większość broni wymaga zróżnicowanych trofeów łowieckich, takich jak skóry, kły, pazury konkretnych bestii. By więc ograniczyć koszta produkcji, warto samemu rozwijać zdolności łowieckie. Do wytwarzania broni dystansowych zawsze będzie potrzebne drewno łuczarskie, cięciwy oraz dla znamienitszych dzieł języki jaszczurów. Zwykła broń biała wymaga czystego żelaza, natomiast dla broni stalowych i tych magicznej rudy potrzeba również będzie odpowiednio węgiel oraz bryłki magicznej rudy. Zgaduję, że masz bardzo ważny powód, by mi przeszkadzać. Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Na nasze nieszczęście. Jestem Albin i pełnię obowiązki starszego tej wsi. To ja podejmuję najważniejsze decyzje. No Eloszka, już widzę, że gościu ser Ramzej. Pozwól, że dam ci pierwszą ważną lekcję. Kurwa, dajesz gościu. Jeśli nawet nie przyjdzie przez myśl dotykanie czegokolwiek, co nie należy do ciebie. Jeśli już cokolwiek ukradniesz, choćby miała to być wyrwana z czyjegoś pola przegniła rzepa, dowiem się o tym i będziesz za to przede mną odpowiadał. Jakie prawa panują w Silbach? Jesteś na terytorium Królestwa Myrtany, więc obowiązują tu takie same prawa jak w innych jego częściach. Wszelkie przestępstwa, takie jak kradzież, wtargnięcie i morderstwo, są surowo karane. Ponadto niektórzy mieszkańcy wyspy i obywatele miasta mają szereg dodatkowych praw. Ale skoro nie jesteś ani jednym, ani drugim, ciebie te przywileje nie obejmują. Weź tę broszurę. W niej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. A broszura? Co powinienem wiedzieć o tym miejscu? No wioska Silbach leży we władaniu szlachetnego Ser Ramzeja, Boltona? Sam król Myrtany ofiarował jego rodzinie wiele wieków temu. Od upadku królewskiej floty wieś pełni funkcję spichlerza całego Archolos, o czym gubernator i jego ludzie przywykli zapominać. Mimo że obowiązuje tu prawo myrtańskie, za swe przewinienia odpowiadasz w pierwszej kolejności zgodnie z lokalnym prawem przed Ser Ramzejem, którego reprezentuje. Gdzie mogę spotkać Ser Ramzeja? Możny Ser Ramzej obecnie przebywa w mieście. Ale nawet jeśli jakimś cudem go tam spotkasz, to wątpię, żeby chciał poświęcić ci czas. Jak się mają sprawy? Chyba nie osiadłeś na laurach, co? Znajdź sobie kolejne zajęcie. Jak się mają sprawy? Chyba nie osiadłeś... Jak się mają sprawy? Co tu do czego? Mogę? Bez krzyków? Czym? Japa. Gdzie to było drugie wyjście? Tam coś było, tam w sumie nie tam. Nie. Co jest? Winko, chyc? Dobra. Nic więcej nie ma.
To mamy trochę, już trochę golda tu jest w sumie. Prawie 200. Nie wiem, czy byśmy chcieli to zrobić. Na razie jestem trochę zagubiony, powiem szczerze, w tej mapie miasta. Thanks for the sub. Hiten, dziękuję ci za subskrypcję już 7 miesięcy. Dziękuję. I popatrzymy się w robocie. Pewnie łaziłem tymi wszystkimi. Nie chcę już o tym słuchać. Tylko zapominam cały czas. Jak to znosisz? Oj. Właściwie może być go tylko żal. Hej! Dobra, wypierdol. No to duże szanse. Już nie pamiętam, gdzie byłem, co się dzieje. Gdzie co, jak przydałoby się. Dałoby się stanąć przy jednym wejściu i się przebyć, żebym ja zdobył orientację. Gdzieś w prawo tu biegnijmy. Żebym ja zdobył orientację. Popatrzył na mapie i się w końcu tak dobrze zastanowił. Tu jasne, tu byliśmy. Bo tu jakiś gość szedł. Gdzie on szedł? Gdzieś tam coś się pali, ale chuj tam na razie nie wiem. Aha, do winnicy. Do wieży sygnałowej. Okej, okay, czyli wchodzimy sobie od południa do miasta. I teraz po lewej mamy alchemika. Po prawej mamy tą wielką chatę, co żeśmy ją ogarnęli. Po lewej mamy alchemika. Ale zobaczmy jeszcze raz wszystko. Po lewej, po lewej, po lewej. Tu się przyciskałem, pamiętam. Tu mamy te groby. Riordan czeka. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tam jest jakaś kapliczka, to jest chata tego gościa. Chwast. Jak on jest? Po co jest ten chwast? Chwast niedalny i bez rozwiązania nie ma z niej żadnego pożytku. To po chuj ja to zbiorę. Czy ja powinienem zbierać chwasty, czy nie? Bo z tym gościem gadałem. Tam zioła tego, dobra. I teraz tak. Co tutaj jest? Tak jakby brakowało mi zmartwień. Takie chuj wie co tutaj jest. Dobra. To jakby jeden poziom mam wyczyszczony i ja już wiem mniej więcej o co chodzi. Tak, i tu jest to załamanie, tu jest to coś, żeby... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tu jest wejście, to jest ta wielka chata, tam żeśmy wszystko chyba ogarnęli. I temu tutaj właśnie było, że to tak jakby w dół schodziło.
Tu mamy coś, co mamy karczmę. Co mamy tu? Chrząszcz, głupoty. Tu coś wtedy zebrałem. Kocioł. Czym? Czym? Łyżką. U, mamy rzekę. Dobra, czekaj. Na środku mamy karczmę i rzekę. A co mamy tutaj? Ja muszę się przespać, bo już mnie to wkurza. Ta ciemność, niewygodnie się podróżuje, trzeba gdzieś się przekimać. O, tu jakieś wyro widzę puste. Zaraz się wbijemy do niego. O ile można. I nie zmienili tego. Cholera, coś... Nic, nic. Dobra. I teraz w sumie też może nawet od początku powinienem to tak zrobić. Bo teraz będę wiedział, gdzie są ludzie w dzień. Dobra, sprawdźmy rzekę. A, tam chodziłem, tam znalazłem te coś. Tam znalazłem te coś ukryte, tego gościa chyba z zwłoki. Chyba tutaj było i te parę tu pielców chyba tu było. To tu było. Nie? Ty tu? Ogniste ziele. A co to za... O! Shit. Zaraz zbuguje gra. Muzyka się coś ten... Surfer. O, nic tu nie ma. Ja już myślałem, że... Może coś... O! O kurwa, coś tu jest. Aha. No... To... Bywa, chyba nie ma co walczyć z tym, co? Mógłbym to pociągnąć gdzieś tam w stronę miasta, tylko ja bym wtedy expa nie dostał. Musiałbym chyba last hita wykonać, żeby dostać expa. Nie lubię za bardzo takich baitowania, kajtowania. Więc bym po prostu spróbował jednak się z tym walczyć. Nie, to bez sensu, ich jest za dużo. Nawet. Hita, ale tam ich jest kilka. Co bardzo ciekawe, że oni są tak blisko tego. Tak blisko miasta. Przecież to bliziutko, bliziutko. Tu po prawej, tu po prawej, żeby ich nie zbejtować tylko. O kurwa, chyba za późno. Ziomuś, zostaw mnie. Daj spokój. A, bo tutaj to w sumie to jest blisko, ale to już nie jest miasto, to po tej drugiej stronie. Tam jakby mamy taką granicę. No i co? No a zobaczmy jak ich zbejtuje to. Jak to wygląda. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. No niestety, przeklęte bestie.
Jedna cholerna bestia mniej. Dobra. Ale wiemy co i jak. Dobra, nie chcę jej pytać. Czyli przechodzimy tu, 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 tu nic nie ma, tu nic nie ma, a tu mam pole. Na którym są te bestie. No to dalej lecimy, zobaczymy jak te bestie. To pewnie młode. Chociaż w sumie mógłbym się nauczyć może gdzieś tutaj jakiegoś pozyskiwania skór czy coś. To prawdopodobnie od tamtego typa. Gdzieś tutaj pewnie. Jakoś dużo ludzi tutaj jest. Tu jakieś, tu ej, coś ktoś robi, tam jakieś obozowisko. Co tu robisz? Poluję na grasujące w okolicy bestie. Super gościu, nauczysz mnie. Od czasu, mnie. Gdy straż miejska wyraźnie sobie nie radzi lub nie chce sobie poradzić, my myśliwi mamy pełne ręce roboty. Wiesz, gdzie mogę znaleźć jakiegoś dzika? Czerwony, sam rzadko poluję na dziki. Ale pogadaj z Markusem. Ostatnio to on częściej zapuszcza się w knieje. Powinien wiedzieć, gdzie są ich tereny. Jeśli planujesz polowanie, na twoim miejscu byłbym ostrożny. Walka z dzikami to prawdziwe wyzwanie dla niejednego myśliwego. Pewnie dzida ma jakiegoś tel. Gdzie znajdę Markusa? Bonusa. Patroluję tereny w pobliżu południowo-wschodniej bramy Silbach. Po drugiej stronie muru ma swój obóz. Nie wiesz może skąd jeszcze mógłbym zdobyć ich mięso? Jeśli szukasz świeżej dziczyzny, zajrzyj do tutejszego rzeźnika, Remiego. Uważaj tylko, żeby go nie zdenerwować. Facet nie lubi obcych. Uważasz, że straż robi złą robotę? No a ty skąd się urwałeś? Z Korinis czy z kontynentu? Z Londram. No to wiele tłumaczy. Prawda jest taka, że jeszcze parę lat temu straż robiła całkiem niezłą robotę. Ale z roku na rok jest coraz gorzej. Zamiast patrolować okolice, strażnicy wolą zaglądać do gospody i zabawiać się z panienkami. Zamiast wytrzebiać bandytów, sami zaczynają wyłudzać monety od mieszkańców. Starszy tej wsi w końcu doszedł do wniosku, że nie ma co liczyć na straż miejską i najął wartowników. Według mnie trochę zamienił siekierkę na kijek, bo oprócz Folkarda nie ma z nich żadnego pożytku. Jak idą łowy? Kiepsko. Pustki na szlaku? Wręcz przeciwnie. Ostatnio mamy cały wysyp różnego zwierza z ostępów. Zupełnie, jakby ktoś lub coś je stamtąd przegoniło. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Jasne. Znam się na zręcznym posługiwaniu łukiem oraz łowiectwie. Mogę cię nauczyć zarówno podstaw, jak i pozyskiwania sadła, skór gadów oraz gruczołów i skrzydeł krwiopijców. Oprawianie zwierząt, skóry ssaków i skradanie? Razem. Ucz mnie. Ucz mnie. W takim razie zobaczymy, jak pojętny jesteś. Łuki, zręczność, nie interesuje mnie to. Oprawianie zwierzyny, kurde, chyba. Co słychać? Wszyscy na okrągło tylko gadają i gadają o tej leśnej bestii, a ja im na to, pokażcie mi jej ślady, to też z chęcią w nią uwierzę. Co słychać? Cisza i spokój. Co słychać? Jeśli planujesz zapuszczać się w gąszcz, pamiętaj o trzech rzeczach. Cisowym łuku. Co słychać? Wszyscy na okrągło tylko gadają i gadają o... Pohandlujmy. Krótki łuk. 10. 10. O ja.
10-20. Ja mam kasę 167. No dobra, trudno. Bierzemy. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. Jeśli chcesz stosunkowo łatwo dopaść zwierzynę, musisz umieć odpowiednio do niej podejść, a nie jak jakiś barbarzyńca. Pochyl się, ostrożnie stawiaj kroki, broń jej cały czas w pogotowiu. Przy odrobinie szczęścia uda ci się zaskoczyć ofiarę. W pozyskiwaniu trofeów najważniejsza jest mentalność. Musisz być gotowy na widok zakrwawionych zwłok zwierzęcia, bo jeśli zadrży ci ręka, to koniec. Twoje ruchy przy nacinaniu skóry muszą być pewne i precyzyjne. Zaczynaj zawsze w okolicach brzucha. Tam jest najłatwiej wbić ostrze. Kiedy oderwiesz pierwszy fragment, mocno pociągnij i zedrzyj całość. Z czasem pozyskiwane przez ciebie skóry będą w coraz lepszym stanie. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż, zobaczymy. Skóry gadów 200, 100, 100, 150. Grubo. Grubo, grubo. I rozumiesz, nie mam takiej kasy. Czym? O, smoczy korzeń. Topór Drwala. Nice, podobają mi się takie ukryte te. O, suka! O, suka! To normalny ścierwojad. O, suka! Huuu, baby! Topór Drwala wygląda do wycinki 20, siła 20, około 7 punktów siły muszę ogarnąć. Wydobywanie, zetnij trochę. Jeden kawałek za trociny, 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 trociny. Nic nie zostało, to trzyma szlagę. Wyeksploatowane drewno. Oho, czyli sobie mogę drewno sobie kopać, ale... No dobra, niby do walki, a do rąbania drewna to trochę inaczej się korzysta z narzędzia, ale tu przecież mam 7 punktów siły za mało, nie powinienem w ogóle móc korzystać z tego narzędzia, nie? Czy nie, nie? Chrząszcze, niby powinienem zabijać, bo na pewno jest jakieś zajebiste jedzenie z chrząszcza. I pewnie powinienem, ale... Tak za każdego chrząszcza zabijać... To tak średnio mi się wydaje. Dobra, tu jest ten gość. Co jeszcze tutaj jest? Rzecz... Polna bestia się kąpie. Coś do jedzenia mi potrzebuje. A ja coś tam robiłem do jedzenia. O, szaszłyk właśnie. Jagódkę. Nie wiem, jabłuszko. Grzybka. Dwa. Sejwik. Lecimy na polną bestię.
Nie dla psa kiełbasa. Dla pana to. Nie dla psa. Ups. To ten sam safe. Ups. Upsi daisy. Assassin's Creed. Up. Jak mógł się mylić tak bardzo? Jak on mógł się tak bardzo pomylić? Czym? Brak przedmiotu killów, ej? Zaraz znajdziemy jakiegoś killofa, założę się. No weź wskocz, kurwa. Kościół. To jest błotniaczek. Co jest, kurwa? Błotniaczek mnie zone-hitował. What? To chyba nie powinienem z nim zadzierać, co? O cholera. I'm rich. Chyba jak to się, jak to? Ach, co tu jeszcze mamy? Srebrny świecznik? O kurwa. Ciężko się steruje. Tak samo jak gotików w sumie, więc. O, sukin syn do mnie płynie. Nie mów, że ten. Że on może. Nie mów, że on może mnie zaatakować w wodzie. Nie, nie może. Najdobrze, tak było kiedyś też. Chyba, że w wodzie właśnie nie mógł, czekaj. Pewno się wychwytam. Tylko kur... A nie, dobra, ja go zgubię. Ja go zgubię. Wszystko? Chyba wszystko. To pozbierałem jakiś mieszek był... A, nie, jeszcze! O, najlepszego... Najlepsze bym ominął. Amulet silnych kości, czy jak to kurwa się zrobi? Dobra, to chyba wsio, nie? Co my... O, nie mogę kół odpalić. Na wodzie, dobra, teraz tak. Staniemy tu, on tu płynie do nas. I teraz tak. Napierdalamy szybko tu. Zobaczyć, czy to coś jest, ale tu nic nie ma. On tam nic tutaj nie ten. A to jest kolejny, dobra. A tu co jest? Porzucony obóz. Jaskier? Do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada na wrzos. Jaskier. What the fuck? Co to za crossplay? Każdego poranka, gdy słońce przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej zdarty. Ale cieszę się, że ci się podobała. Kim jesteś? Na imię mi Terry. Jestem wędrownym śpiewakiem i w ten sposób zarabiam na życie. Chyba nie masz tu dużej publiczności. Kiedyś było lepiej, ale dzisiaj większość moich słuchaczy to zwierzęta i krople deszczu. Da się wyżyć ze śpiewania? Da się, jeśli masz wysoko postawionych znajomych i dach nad głową.
Dzisiaj jednak nikt już nie docenia wędrownych śpiewaków. Ale żyć to jakoś żyje. Tu ubiję kretoszczura, tam podkradnę jaja ściemniana. No i jak mam szczęście, to podróżni rzucą monetą. Trzymaj. Co słychać? U mnie w porządku. Cieszę się pięknem natury, podśpiewuję ulubione piosenki. Nie mam powodów do narzekań. Tam! To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Kurwa, ukradł mi ekspa. To było zaplanowane, ja widziałem. Ja widziałem, że to było zaplanowane. Tylko po chuj. Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońce prześwietla. Czemu przez to? Po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. 60 hapsów, a ile ja mam? Coś co ma 40 byłoby dobre. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad, czy tylko odpowie nam wiatr? Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć jakiegoś ją znów. Usmażonego mięsa czy coś? Te wieże strzeliste. Tylko 4 HP? Naprawdę skąd trzeba. Boska dochodzi mnie pieśń. No więc, patrz, trzeba. Głos harfy nadaje. Trzeba gotować. Ton donośny jak kościelny dzwon. Kurde, czemu to jest takie małe? Siemano, hello motherfucker. Kurde, nie mogę altabować. Zapomniałem. Chciałem coś zmienić, ale nie ten. Dajot 08, siemano, jo. Stara gra, nie można altabować. Właśnie, zapomniałem. Ochrona przed obuchami. Może być. Co tam jeszcze było? Co jeszcze chciałem zobaczyć? Skórzany mieszek 25 golda. Z czym to dostałem, wyłowiłem z jeziorka. Jest coś wart. Stara moneta dla kolekcjonera. Brukę złota jeszcze wyciągnąłem. Złote okruchy tą formą mogą przerobić się na monety. Wyposażenia. Dobra, co tam jeszcze ciekawego było? Okruchy. Magicznych zwojów. Ocet. To zrobimy zaraz. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni, to magia uderza do drzwi. Jej moc wszechobecna. Nowe punkty trafień 60? To jest jak miksturka. Mamy trochę wspólnego. Dajot, dajot. No, widzę to podobieństwo. Czy prawdę poznamy przyszłości swej ślad? Czy żebyśmy oboje lubili też gotika? Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Tu coś widzę, jakąś chatę. Co to jest? Co to jest za chata? Ostry eksplor poza miastem. Marvin poszedł w ostry eksplor poza miasto. Światło, ognisty korzeń, lodowa strzała, szczaw królewski. No ładnie, ładnie. Kto tutaj te okno wybudował? Co to? Po co to? Rzepa, rzepa. Chyba nie będziemy kraść komuś rzepy, co? Goblinie? To były goblinie? Nie zwróciłem uwagi. To jest chyba... motyka. Myślałem, że coś tam jeszcze jest. Zębate ziele chciało się schować przede mną.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To jest jakaś biblioteka. Już daleko poza mapę wyjebałem. Jakaś biblioteka jakby. Nie ma szans, że na dachu coś zostawili, nie? Nie. Ale za to na dachu można się wspiąć tu, tam. Ciekawe, czy tam coś jest. Gamerskie instynkty wzięły górę. Tu się spacją nie skacze, ziomuś. To jest inny rodzaj gry, to jest w ogóle inna gra. Tam mamy krwioszczury, krwiopijcy. A tu? Mamy teren do expa. A tu nic nie ma, nawet roślinki. Może ja tu nie powinienem być. Czy powinienem być? Tak, już jestem. Tutaj chyba już się nie wespnę. Boję się, że nie. A czykolwiek można by spróbować. O! Dobra, nic tam nie ma chyba. O kurde. Dlatego trzeba było wczytać od razu. To w sumie jak nikogo tu nie ma, to w sumie opierdalam rzepę. Tylko nie chwasty. Rzepy. Trzy rzepki. No, za friko to co? Nie brać. Do serca modlitwy śle kapłanki głos. Dobra, i to tyle. Dalej nie będę szedł. Każdego poranka, gdy słońce znów lśni. To mi wystarczy, wydaje mi się. Czekaj, jestem wyhealowany, jestem. Jej moc wszechobecna w tym. O! Widzę problem. Widzę problem, bo to nie są małe ścierwojady. Muszę ogarnąć siłę, założyć topór i nauczyć się walczyć z nim. Zróżnie. Magia uderza do drzwi. A to też są zwyczajne? To bym obstawiał, że małe. Obecna wciąż otacza nas. A może? Gdy kurwa, normalne. Nam blask. Może ziomek mi pomoże. O! Fuck. O kurwa, ty. Oni chyba poprawili trochę jaj.
jak w ogóle to... Jej moc wszechobecna wciąż otacza nas, gdy słońce przyświeca nam blask. Do wioski, do winnicy, do miasta. Po zmroku do duchów zwracamy się, co mogą powiedzieć, któż wie. Mam kapliczkę i nosa. Zaraz będziemy się modlić. Czy prawdę poznamy przyszłości swój ślad? Czy... Kurde, nie mogę kombić jeszcze ciosów. Z tym, z ciosem wyprowadzającym. Łaska i nosa? A co to? Inos spogląda na noszącego łaskawym okiem, chroni go przed nieznanym złem. Premia do punktu, do maksymalnych punktów trafień 12. Nice. Nice. Prajga. Ciekawe, co się dzieje z tym złotem, które niby my dajemy w ofierze do tego Inosa. Co się z nim fizycznie dzieje? Czy ono znika? Tak puf! I po chuj dla Boga to złoto. A ty! Czyli już mi nie dał. Już mi nie dał jednego HP. Tylko pytanie, czy to jest sens. Ja mam już teraz 76 HP. Co nie wydaje mi się. Dobra, tam są te. Cicho tam. Japa. Kurwa japa. Tu jakby nic. Tu jest ten ziomek i tam coś jest na górze. Okej. Z tobą gadałem. 44 golda, no to tak. Średnio bym powiedział. A, tu byłem przecież. Oh my god. Wyeksploatowane drewno tu jest. Czyli byłem tu, z tym chłopem gadałem. Tu. Na tych polach nie byłem, ale obiegam tu naokoło. Jak muzyczka się na straszną się zmieniła. Uwaga, niebezpieczeństwo. Nie idź tamtędy. O. Skurwysyn. O, czyżby to mały? Dobra jest. Nie ma czego plądrować. Przecież coś ugotować te mięso, kurczę.
Ale dobra, jak to jest mały, to powinienem dać radę. Dla małego ścierwojadka, nie? Obczyszczone, obczyszczone, obczyszczone. Tu nie wiem co mamy. Tu coś gada. O, mały kończar strzał, skrzany mieszek. Proszę bardzo, sam Explore. Ile Gordon. No ale na początku trzeba koniecznie. Na początku trzeba koniecznie eksplorować. Żeby no wykać tego golda i tak dalej, itp. itdd. No co się gapicie? Hej, nowy! Powiedz no, czym jest dynia? Słucham? Dynia to wielki owoc, prawda? Oj, nie, nie. To przecież warzywo. Kurwa. Nowy zgodzi się ze mną, czyż nie? Chyba warzywo. Nie mam czasu na takie głupoty. Ech, tak coś czułem. Dlaczego pytacie o tak... A, to taka nasza zabawa. Nie przejmuj się. A dlaczego... No, bła... Aż kurwa sprawdzę. Co internety mówią? Dynia to... Za warzywo, to jednak z botanicznego punktu widzenia jej słodki miąższ jest owocem. Co ciekawe, w naszym kraju nie tylko odbywa się na największą hodowlę. Dlaczego dynia to warzywo? Pomiędzy rozłożystymi liśćmi wyrastają jadalne owoce dyni, które z botanicznego punktu widzenia nazywane są jagodami. Mimo że dynia dość często zaliczana jest do owoców, w kulturze mocno zakorzeniona jako warzywo i w takim właśnie dział sklepowy można znaleźć. To pytanie od lat zadają sobie ludzie na całym świecie i choć wydawać by się mogło, że roślina zalicza się do warzyw, prawda jest zgoła inna. Z biologicznego punktu widzenia dynia jest bowiem owocem. Dynia. To owoc. No, w końcu ktoś mi przyznał rację. To dla ciebie. Rozumiem, czyli to nieważne, komu bym przyznał rację, po prostu jeden albo drugi by mi dał dynię. Wow. Wow. Jak to znosisz? Nie mówcie, że mogę zapierdolić kapustkę do gotowania sobie potem. Cała wioska będzie głodować, bo jakiś Marwinek przybiegł i całą kapustę zapierdolił im. Całą! No, powinien zostawić trochę. Ale wiesz, jak to już jest.
Dobra, tu. Gdzie jestem teraz? O, co ja kliknąłem? Przecinek to skrót na pochodnie. Ja dziękuję, marchewka. Zaraz idziemy kupywać wszystkie te i robić jeszcze. Znowu jedna z tych przeklętych bestii! O kurwa. Powinienem pobiec szybko pomóc. Już myślałem, że umarł. Znowu jedna z tych przeklętych bestii! Jedna cholerna bestia! Niczego tu nie znajdę. Że wracając do zbierania, wszystkie marchewki są moje. Tu mamy jakieś ziomeczka. O, tam coś czerwone prześwituje. Zębate ziele, rdeścik. Co jeszcze tu mamy? Drewno do piłowania. Piła obok. Przypadek? Nie sądzę. Na dodatek skórzany mieszek, piła. Aha. Czyli po prostu animacja i tyle. Okej. Okej. Farmer. Tego tam. Aha. Ja bym przyszedłem z drugiej strony, ja przyszedłem z tej strony teraz, jakbym, powiedzmy, no, powiedzmy. O, a nie mogę je na patelni sobie upiec? No właśnie. Ale to będę mógł upiec tylko pewnie, nie będę mógł robić. Smażone mięso szczura, dobra. Usmaż mięso, surowe mięso szczura. Wszystko. Wróć, przygotuj posiłek. Szczur na batyku. Wszystko pić. Alrighty. Hej, ty. Hej. Dobra, to zwyczajne NPC-ki. Wyjebane na nich mam. Czego tu szukasz? Odejdź! Czego tutaj węszysz? Dobra. Spadaj! No. Widzisz, to nie było takie nie trudne. Zesraj się. Dobra, z tej strony nie ma... O właśnie, a tu wszedłem tędy. Tędy żeśmy wbiegli do tego miasteczka. A, mapa wioski, ale to tylko tutaj jest dostępna taka. Pokażę go, że. Wow. O oh my god, to wszystko będzie w ekwipunku mi zaśmieciało. Come on.
Seriously? Pilne zamówienie na skórę i fuzylion na nagłe, duże zamówienie. Łowcy kajan zakupi pomiędzy skóry i łutra w cenie zbliżonej do rynkowej. Trochę można dostarczać pojedynczo i zakazany wypłacony kajan. Skór wilka, skór dzika, skór szczura. Wilk, dzik, szczur. No będziemy napierdalać. A one znikają. Okej, okay. I przerwy. I przechodzą na questy. Wow, co za innowacyjny system. Na tropie bestii wymienia rola chętnie zakupi wszystkie zwierzęce skóry, zarówno te od ssaków, jak i od gadów. Nikt nie zna, że tak dobrze cenę, zanim wyruszy to miasto, chcesz sprawdzić, że pamiętaj, że zgadzają. I tamten, i ten chce zakład łuczarski na tropie bestii, ale to w mieście. Ja rozumiem. Ten gość jest tutaj, a tamten jest w mieście. Kopalnia Gildii Kupieckiej zaprasza wszystkich zainteresowanych do pracy przy wydobyciu złota. Oferujemy dostęp do naszych złóż prywatnej kopalni pomiędzy wioską siebie a obozem pszczelarzy. Po uiszczeniu drobnej opłaty za wejście będziecie mogli wydobywać złoto tak długo, tylko zechcecie. Niezależnie od ważnych umiejętności, wydobyć zawsze znajdziecie coś dla siebie. A gdy już wyjdziecie z kopalni, ledwo niosą wszystkie błyszczące bryłki. Nasz kowal z chęcią wymieni je dla was najprawdziwsze złote monety, akceptowane na terenie całej Myrtany. Oczywiście chętnie wymienimy je na miejscu, także wszystkie pozostałe bryłki, które wam się znaleźć gdziekolwiek indziej w naszej pięknej wyspie. Do kopalni najłatwiej dotrzeć, korzystając z naszych gońców. Za kilka monet bezpiecznie doprowadzę was na miejsce. A to ciekawe. Kiedy pracujący na dworze naszego wielmożnego chęcią wyprawiają wszystkie nowe potrawy, które mogłyby podać zarówno podczas wytworzenia przyjęcia, jak i codziennych obiadu. Próbki proponowanych dań należy przynosić do kuchni dworów w Silbach. Skoniec na stałe wpływać na zdrowie. Nie należy również przynosić większych ilości danej potrawy. Każda pierwsza porcja zostanie jednak sobie wygenerowana. Aha. Czyli achievement. Jakby. Achievement i znajdźki. W formie questa. Wszystkie musisz zdania zebrać. Spoko. Ze względu na nagłe, spore zamówienie rzeźnik Remi pilnie zakupi tuzin poniższych rodzajów surowego mięsa. Ścierwojada, krytoszczura, wilka. Należy mieć świeże i surowe. Wszystkiego co chętnie. Do te towary zaproszę do jego rzeźni zaraz obok mostu w centrum wioski Silbach. Ścierwojada, krytoszczura, wilka. No, będziemy bić. Są na to duże szanse. To wszystkim, jeśli znalazłeś niebieskie, szaro-niebieskie kamienie z wyrysowanymi znakami, to jak na przykład dostarczyć do Magaludusa mistrza Holos. Kamienie te zwane są magicznymi runami, są wykorzystane jedynie przez wyszkolonych magów. Dla osób nie wtajemnie, że nie będą miały żadnego zastosowania ani wielkiej wartości, a magowie wody znajdą dla nich nowe i godne zastosowanie. Każdy obywatel, który dostarczy takie przymioty, nie ominie sobie ta nagroda. Niewielkie, szaro-niebieskie kamienie z wyrysowanymi znakami. Okej. Łowcy służby mościwego Sir Ramzeja ostrzegają przed samotnymi wędrówkami w lasach otaczających wioskę. Szczególnie by według ich rekodansu okazały się lasy pomimo wodospadów. Na wschód od wioski Silbach dostrzeżono tam ostatnio grupę żaboludzi. Byłem tam, nie w lasach, tylko w tym, za wodospadem. Las na północ od wioski, niewielki do posiadła, znaczne, co tworzy jedną do polowań dla wargów. Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Lista zarejestrowanych handlarzy na terenie Bastian, Kaczmarz, jedzenie, przepisy oraz alkohole. Teraz na obronę biała materiał, Markus, Łowca, Łuczarz. No bardziej tego nie mogli już ułatwić. Rzeźnik, mięso, pole, piekarz, pieczywo i wypieki.
Owcowiny obowiązuje również pozwolenie na handel obwoźny. Nadlorze pracujący, podróżujący po wyspie, najczęściej zatrzymuje się w pobliżu karczmy lub na głównym trakcie wioski. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkimi. Mnie nie musisz o to pytać. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Nie mogę zajmować się wszystkim. Ja się gotuję już w toporach i dużych mieczach, to będą mi dzielić kolejne brzmienie. To powiedział. Grzywnie podlegają poniższe przewinienia. Kradzież, niezależnie od wartości i wielkości przewinienia bujek, atakowanie zwierząt hodowlanych oraz rozprzedanie legalnych towarów, morderstwo względem. Tego nie czytałem jeszcze. Czemu? Tamte znikało, a to nie. Dobra, nie chce mi się tego ten... Zobaczymy zresztą, czy to zniknie, czy będzie leżeć. Zapewne będzie leżeć, ale... Dobra, chyba wszycho na razie tutaj, co? Tu z tymi gościami gadałem, nie? Przecież się jebie. Hej, mógł... A o co chodzi? Nie jestem pewien, czy ten przepis jest dobry. Mógłbyś go sprawdzić? Jasne. Świetnie! Weź ten przepis i składniki. Kuchenka jest tuż obok. Rozumiem. Dynia, składnik niewykorzystywany, kapusta wykorzystywana, marchewka, pietruszka, rzepa. Marchewkę bym chciał, a mięso? Nieważne. Nie, zrzeczny mirt bym chciał raczej zostawić sobie. Na pewno można z niego zrobić jakąś fajną miksturkę albo coś takiego. No i co ja mam ci, goście, powiedzieć? Mam to zjeść?
Gdzie to jest? Czy zupa się udała? Tak. To daj mi ją. Dzięki. W końcu zjem porządny obiad. Chwila. Do zobaczenia. Czyli dla gościa... Gość użył 200 IQ i zagadał do jakiegoś typa, żeby mu zrobił obiad. Pokazał mu jaki. I gość wziął i mu zrobił obiad. Nie ma problemu, skoro go nikt nie dostrzega. Nie ma problemu, skoro go nikt nie dostrzega. Kto wie, skąd to jest? Krótki łuk, tak sobie stał. Kto najgorszy łuk? 10-10, także. Słychać to pielce już jakieś, a ty, widzę cię. A tutaj bym mieszek dał. Nie ma tu nic w wodzie. Chyba nie. Czemu mapa nie chce mi się odpalić? Farmer. Synku, widzę, żeś wysoki i siłę masz w rękach niemałą. Pomożesz no staremu? Rypie mnie w kościach, a i oczy już nie te. Kim jesteś? Ha, od razu widać, że je... Nazywam się Oswald i jestem młynarzem. Młynarzem jestem. Czego potrzebujesz? Ten stary drań postanowił zrobić sobie przerwę, a moja sakiewka nie może sobie na to pozwolić. Jest leciwy jak ja, ale zawsze działał bez zarzutu. Nie mam pojęcia, co się stało, ale od kilku dni telepię nim jak starym krytoszczurem. O kim mówisz? O moim Willu, rzecz jasna. Will to mój młyn. Jak mogę ci pomóc? Przez tę powódź coś musiało zablokować łopatki młyna. Jeśli pozbędziesz się tego cholerstwa, dostaniesz ode mnie parę monet. W porządku. Sprawdzę, co to takiego. Zuch, chłopak. No, a teraz ruszaj, bo muszę już wracać do pracy. O-o.
jestem inżynierem. Koło zostało oczyszczone. Kamienie blokowały łopatki. Wystarczyło wszystko powyciągać. Dziękuję, synku. Pięknie dziękuję. Sam już jestem za stary na takie taplanie się w zimnej wodzie. Oto twoja nagroda. Tylko nie przepij wszystkiego za jednym razem. Jak idzie praca? Stary Will jakoś dycha. Ja zresztą też. Ale bywało lepiej, synku. Chodzi o powódź? I tak, i nie. Od kiedy Sir Ramsay zdobył monopol na zboże, roboty mam całe mnóstwo i dostaję za nią tyle, co kretoszczur wykopał. No i jeszcze przez tę cholerną pogodę ziarno muszę stale trzymać pod dachem. Co sądzisz o Sir Ramsayu? Nic dobrego. To oczywiste, że jego matka lepiej rządziła Silbach. Lady Aldona była żelazną kobietą. Umiała dobrze gadać z miastowymi i stawać na swoim. No i wiedziała, czego nam trzeba. Jej syn z kolei jest zupełnym przeciwieństwem. To zwykły szlachetka lubiący polowania, obfite uczty i towarzystwo kobiet. Poza tym, co to za władca, który raz na rok odwiedza swoich poddanych? Gdzie teraz przebywa Sir Ramsay? W przerwach między czyszczeniem butów królewskich namiestników i obżeraniem... Aha! Jeśli myślisz o... Ramsay nie ma czasu! Opowiedz. Pracuję w nim, odkąd pamiętam. To prawie mój równolatek. Wiele lat temu wynająłem go od Lady Aldony, byłej władczyni tych ziem. Nie chino. Od tamtej pory jest moim miejscem. Ostatnie podtopienia dały mu się nieźle we znaki, ale Albin nie pali się do jego renowacji. Robi wszystko to, co bąknie mu Ramsay, a ten smarkacz ma takie samo pojęcie o rządzeniu wioską, jak ja o magii. Dlaczego Albin nie chce inwestować w młyn? To Beliar go wie. Znam go od lat i wiem, że nie jest na tyle głupi, żeby nie rozumiał powagi sytuacji. Od czasu, gdy Ramsay ustanowił monopol na mielenie zboża, flota upadła, staliśmy się głównym żywicielem całego Archolos. Każdy wie, że jak stary Will przestanie działać, to gospodarka wyspy padnie. Ale zanim to nastąpi, zagłodzimy się na śmierć. Skoro jesteście spichlerzem całej wyspy, dlaczego gubernator nie wyśle wam jakiegoś wsparcia? Bo ma władzę na wyspie i może robić, co mu się żywnie podoba. Przynajmniej na razie. Morris wie, że nie mamy siły, żeby dyktować warunków, więc będziemy robić to, co robimy zawsze. Siedzieć cicho i liczyć na cud. Pewnie sprowadzi tu swoich ludzi, dopiero gdy Ramsay odda mu Silbach za jakieś marne pieniądze. Ale wtedy, będzie jeszcze gorzej. A co z gildią kupiecką? W czasie wojny z orkami jesteśmy dla niej łakomym kąskiem. Pewnie będą chcieli położyć swoje chciwe łapska na naszym majątku. Tak jak położyli już na całej wyspie, ale tak łatwo się nie damy. Dla nas, mieszkańców Silbach, wolność była zawsze najważniejszym darem. Co? Od kilku razy... Dobra, zrobimy przerwę. To niech sobie będzie tak, za dwa.
No elo. Ale spoczko tapeta mogło być z tego. I to połączenie tej muzyki i gotika. Znowu jest noc, ale to bym tu wszędzie i teraz chciałbym tu w prawo zobaczyć. Skrzyneczkę widzę. Widzę niczyją skrzyneczkę. A tam jest zamknięty. Ale nie umiem otwierać zamków. Pytanie, czy mnie nie złapią z tym. Że krawy kradłem. A co to? Inna tablica? Witaj, chłopcze. Chyba jesteś tutaj nowy. Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie. Mm-hmm. Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Yes, pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, nauczysz mnie czy... Jak le... Aż dziwne, że tyle złych rzeczy dzieje się na wyspie, a tutaj ciągle... Pokaż mi swoje... Ten ma kilow za 45. Łupka żelaza 20. Kwarc, skała krystaliczna. Duża bryłka srebra. Pewno kilofa jakoś znajdziemy. A co do wydobywania, tutaj nie ma takiego czegoś jakby.
A nie, pozyskujesz za 0%. To co, weźmiemy 1%? To weźmy 5. A koszty 0 punktów nauki, tylko 15 sztuk złota. Na razie nie mam golda, ale potem się to ten... Potem się to garnie. Dobra, to samo. Czym? Gdzie jest kurde wędka? Kto ma wędkę? Złodziej rzepy. Przybiegł do miasta, opierdolił całą rzepę wszystkim. Wszystkim. Całą rzepę. Jak to tak może być, że tu nie ma wędki? Jens, na pewno jesteś kurwa wędkarzem. Kolejne ścierwo, które nie potrafi uszanować. Spójrz, co narobiłeś! A co ja takiego zrobiłem? Jeszcze masz czelność pytać? Naniosłeś mi tyle błota do domu, że jak żyję, to czegoś takiego to nie widziałem. Nada nosa! A ty mi to teraz posprzątasz, bo inaczej spiorę tę twoją buźkę na kwaśne jabłko. No dobra. Łap za szczotę i do roboty. Tylko nie marudź za długo. Za parę minut mam tu widzieć czystą podłogę. No, moja wina, wybacz. Nabrudziłem. To wiesz, posprzątam, no. Gdzie ja miałem miotłę? O, to nie motyka, nie. Co jest? No i co jest, kurwa? Coś nie działa, ty. Ty coś nie działa. Co Oho, gadaj. Nie jest? Nie, kiedy muszę odpowiadać. Co Dasz mi w spokoju.
Co jest? Dobra, nieważne, kurwa, z tym gościem. Jakiś pojebany. To jest tak, co to jest za chata? A, muszę raz chyba odpalić mapę. Co to jest za chata? Co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Co? Kurwa, zagadać nie można z wami, no wiesz. Widzisz, to nie było takie trudne. Dobra, trzeba się przespać. Tak nie może być. Co jest? Cholera. Co się dzieje? Nic, nic, daj mi do łóżeczka. Wynocha z... Kim jest? Jestem Remi i rąbię mięso. Rozumiem, że... Pobiłbym ci brawo za spostrzegawczość, ale nie chcę zachlapać się krwią. Mógłbym kupić od ciebie dziczyznę? Nie. Jak wygląda praca rzeźnika? A jak ma wyglądać? Biorę tuszę krytoszczura czy innego dzika i przerabiam ją na mięso. Nie ma w tym wielkiej filozofii. Co? Słysza, powinniście byli zostać w tej waszej za... Pokaż mi... Widzę, że... Jesteś bystrzejszy niż myślałem. Nie dopisuję, bo haruję w pocie czoła na takich wypierdków jak wy, a dostaję za tą mizerną zapłatę. Jaki masz z nami problem? Taki, że nie potraficie walczyć o swoje. Gdyby pojawił się tu jakiś ork, pierwsze co bym zrobił, to chwycił za broń. Wy jednak spieprzacie jak szczury z tonącego okrętu. Nie wybieraliśmy naszego losu. Mogłem się tego spodziewać. Z waszych ust padają ciągle wymówki. Gardzę takimi tchórzami jak wy. Powtórz, bo chyba nie dosłyszałem. Z miłą chęcią powtórzę. Jesteście w... Chyba przyda... Tylko spróbuj mnie tknąć. Mam wszystko. Ma, dla ciebie. Grubo. Rozsądnie. Widzisz, ja... to nie było takie trudne. Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba. Nie, to ty spadaj.
co chodzi? Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Sama wszyscy chcą kurwa sprzątać albo im gotować, ty. Co to jest? A tu jeszcze what the fuck? Obiad trzeba przygotować. Wyglądasz na pracowitego. Mogę spróbować, ale nie znam się zbytnio na gotowaniu ani roli. Też bym ci nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Nie trzeba do tego specjalnych umiejętności. W ramach wynagrodzenia mogę cię poczęstować moją zupą. Zrobię. Albo jeśli jesteś wybredny w kwestii, to jak będzie? Chętnie. Och, dziękuję. Proszę. Masz tu miotłę? Tylko nie. Hej, co słychać? Życie jakoś się... O, widzę, że już skończy. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Tylko się nie popasz. Jest jeszcze gorąca. Prawie bym zapomniała. Może i teraz podłoga lśni. Ale mógłbyś... Oczywiście. Oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. Co dzięki twojej pomocy... Severin. To nie jest ktoś znajomy? Hej! Co słychać? Chcesz w łeb? Czy w końcu... Co słychać? Takie szuje jak wy! Też ma to. Hej! Już ja bym ci pokazał! Co? Niech... Gościu, patrz, pozamiatam tobie chatę, o co tobie chodzi? Pogadaj ze mną. Oni dla niego nie chce się kurde czyścić ta chata coś. Tu biegałem nocą z pochodnią i o. Tak biegałem, że nic nie widać.
Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to, co dokładnie robisz? Wycinam drewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają. Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wybił je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie, a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego... Chwila. Niesamowite, dostałem za darmo wydobywanie. A co tu się dzieje? A gdzie jestem? A, to ja byłem chyba tu gdzieś. W tą mańkę już chyba gdzieś lazłem. Ej, ty! Masz. Pohandluj. Cóż. Dobra, myślę, że czas jakiegoś kościka pierdyknąć. Myślę, że już nadszedł czas. Znowu jedna z tych głupich bestii. Tyle na ten temat. Ja do nagłego to? Co jest? Tyle na ten temat. Na twoim miejscu nie szedł... Dlaczego nie? Nie słyszałeś plotek? Jakich plotek? O bestii grasującej w pobliskich lasach. Coś mi się... Gdyby tak było, wiedziałbyś, czym grozi zapuszczanie się w ten gąszcz. O, opowiedz mi o tej bestii. Nikt nie wie, jak wygląda, bo nikt nie przeżył z nią spotkania. Jakiś tydzień temu wartownik o imieniu Hendrik poszedł za potrzebą na skraj lasu. Dopiero wczoraj myśliwi znaleźli jego ciało.
ledwo go rozpoznali. Ślady kłów były ogromne. Nikt z miastowych nie zainteresował się tą sprawą? Ostatnie podtopienia znacznie utrudniły kontakt z miastem, dlatego póki co musimy radzić sobie sami. Poza tym nie liczyłbym na straż miejską. Im to tylko wyzysk wieśniaków w głowie. Już prędzej tropiciele gildii mogliby coś zdziałać, ale ich usługi sporo kosztują. Znając życie, zanim jedni albo drudzy kiwną palcem, bestia znów zaatakuje. Jestem tego pewien. Jesteś... Tak, ale jestem tu nowy. Dostałem tę robotę po Hendriku i nie chcę stracić swojej szansy. Dokąd prowadzi? Do lasu, a dalej do kaskad. Od dawna nikt tędy nie chodzi. Chyba... Potrafisz posługiwać... A po co bym ją miał, gdybym nie potrafił? Pełniąc wartę przy tym lesie, wolę mieć coś, czym Nauczyłbyś mnie strzelać? Pewnie, ale za opłatą. Czemu? Chcę... Dobrze. Kim jesteś? Nazywam się Wejt. Jestem podróżny. Pochodnie, mikstury. Tutejsze lasy są strasznie niebezpieczne. No, chyba że jesteś doświadczonym wojownikiem, ale... Zgłoś się ponownie, kiedy będzie. Lekka skórka. 300 sztuk złota. Czy mogę ci w czymś pomóc? No właściwie to tak. Jak to każdego wieczoru popijałem... Kiedy byłem już kompletnie pijany, zagadał do mnie farmer i zaproponował zakład. Kto wypije więcej i utrzyma się na nogach? Skądś to nie miałem już przy sobie złota, bo wszystko wydałem na wino, więc... Zaproponowałem mój glade, pozwalający mi na swobodne wchodzenie i wychodzenie z miasta. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, ale nigdy w życiu nie podjąłem głupszej decyzji. Oczywiście przegrałem, a dokument straciłem. Nie tak łatwo wyrobić sobie nowy, a nie uśmiecha mi się dawać co chwilę strażnikom w łapę. Jak się nazywał ten farmer? Severin. Gdzie go znajdę? Jak boleśnie się przekonałem, wieczory spędza w karczmie. W dzień znajdziesz go pewnie na jakimś polu. Pomogę ci. Od samego początku wiedziałem, że równy z ciebie gość. Jak mam to od niego zdobyć? Mam go zabić? Ogłupiałeś? Wow. Masz do załatwienia jakąś sprawę i pierwsze co przychodzi ci do głowy to morderstwo? Miałbyś wtedy na karku całą wioskę. Zostałaby z ciebie plama krwi, rozsmarowana od karczmy do wybrzeża topielców. To jak mam to zrobić? Nie wiem, wymyśl coś, tylko pod żadnym pozorem go nie zabijaj. Co Jeśli załatwisz sprawę moją... Pokaż mi... Miło...
250? Kurwa, za zbroję całą 300, za pas 250? Pętkę 25, kurwa, nie wiem czy wydawać pieniądze na to, na kilofina wędkę. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda ten wiecie, minigra, no ale dobra, powiedzmy, że nie. Dobra, potrzebujemy 300 na pancerz plus jeszcze więcej na ten, dobra. Severin jest tam chyba, co? Przypadek, że jest tak blisko, to nie sądzę. Jak się dogadamy z nim? Masz coś, co nie należy do ciebie. Czyżby? A co to takiego? Glade Veita. Więc to o to chodzi. Posłuchaj, Glade jest mój i wygrałem go uczciwie. Zakład to zakład. A teraz zejdź mi z oczu. Jak myślisz, ile jest wart taki Glade? Pomyślmy. 100 sztuk złota i będzie twój. Chyba ogłupiałeś. Nie, to nie. Znajdzie się inny kupiec. To sztuk złota teraz, to sporo. Poczekamy na razie chyba. Dobra, jak tam jest z misjami? Co nie? A co to jeszcze? No, ma ten Glade, mógłbym w sumie spróbować go okraść. Sprawdzić dokładnie kufr rzeźnika. Nie będziemy tego robić. Na dziki zapolujemy, ale nie teraz. To możliwe, ale najpierw Jordan. Miksturę leczniczą to mam. Aha, Kowal Thorstein, ja już w ogóle totalnie o tym wszystkim zapomniałem.
Gdzieś my mamy się spotkać, czy coś tam, co? Jak od kogoś tam, ktoś tam sprzedawał mapę, ja jej nie kupiłem. I muszę ja kupić tą mapę. Chodź na chwilkę! O co chodzi? Wilk zabił moją najdorodniejszą owcę! To wielka strata, ale nie mogłem pozwolić, by mięso się zmarnowało. Sam nie dam rady tego zjeść. To jak? Chcesz kilka sztuk mięsa za symboliczne 5 sztuk złota? Wezmę to mięso. Proszę bardzo! Kurwa, zajebiście. Tylko... Elegancko. Pod mostem nic nie ma. Musimy się spotkać, no zobaczymy co oni to wymyślą. Tak jakby brakowało mi zmarszczek. Mam miksturę. Świetnie, też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj. Daj znać, gdy będziesz gotów wyruszać. Jednoręczny. Zaraz się nie oczyściłem. Ma takiej rzeczy, której bym nie naprawił. A tak. Nałóż mnie podstaw kowal. Najważniejsze w tym fachu są materiały. Z fatalnej stali nie zrobisz nawet przyzwoitej broni, więc dbaj o jakość swoich surowców. Kiedy je sobie zorganizujesz, rozgrzej materiał nad kuźnią, a potem wyrób go na kowadle. Stworzenie dobrego sprzętu. Co słychać? Coraz więcej. Pokaż. I taka broń zajebista. I tylko 200 golda kosztuje. Czterdzieści siły potrzebuję. Dobra, a ja mam teraz zielony. To są co? To jest jednoręczne. Ja chcę dwuręczną. Schemat kosa. O! No, co się odjebało? Poka. Czemu to nie ma wartości? Czemu to jest za darmo? Czemu ja mam 6 golda? Czas nam. Tak, tak. Co ja z goldem zrobiłem? To jest ten łeb. O. No, dał mi za darmo, co mogę powiedzieć. To jest 6 golda, to ja nie wydam. Masz to. O, 30 strzał. A to za 0 jest. O, chyba tak. No. Uuuu.
Dobra, co my tu mamy z broni? Mamy coś poważnego. Kostur sędziego. Broń dwuręczna. Wymagana zręczność. Konserw. Broń dwuręczna. Wymagana siła. Premia do walki broni dwuręczną. 5. Miecz bękarci. Premia do dwuręczną. 3. 35. 45. I mamy krwawy żniwiarz. Siła, siła, siła. Tu mamy jakąś kosę, zręczność, to już to widziałem chyba. Kiepski miecz dwuręczny. 30-35. Sługa wiatru. Obuchowe 35, 20, 20. A to jest chyba kostur, co? Sługa wiatru, co to jest? Szkoda, że nie widać, jak to broń wygląda. No na pewno nie kupimy na razie tych, bo zręczność nie, a to 35, to 35, 45, 45, to za dużo, 20, 30. No bo na przykład to są obuchowe sieczne. To wymaga 20, to 30 siły. Sługa wiatru. Kurde, no nie chcę brać kostura. Obawiam się, że to może być obuchowe za kostur na pewno. Sieczne, bo jakie tu są? Sieczne, sieczne, obuchowe, sieczne. Sieczne, sieczne, sieczne. Kostur sędziego sieczny. Na zręczność. Nie, to na pewno. Mimo, że wymaga mniejsze siły. Za tyle samo damage'u, to ja wezmę ten kiepski miecz dwuręczny za 30 siły. 30 siły. 35 damage'u. To 30 siły, 35 damage'u. Czyli ja zaoszczędziłem 100 golda. Wow. To jest równowartość, kiepski topór bojowy. Ale potem przynajmniej zrobię swoją. Kiepski miecz dwuręczny. Też w sumie 30-35 sieczne, sieczne, siła, siła 7-5 50, 45, 60. Premia do walki, bo nie wręcz. Nie, ja to bym wolał chyba tego kąsaczka. To się nie opłaca. Ten już tak, 35, 45. To jest równowartość najlepszej broni. 35-45. Czyli to się nie opłaca. Też nie. To też nie. Czyli tylko te dwa. Dobra, od razu wezmę sobie te dwa. Co ci mogę, gościu, sprzedać, gościu malinowy? Wiesz co, a poczekaj, a jak ja już to kupię... Czas nam, tak. Ja wezmę to, ogarnę. Rozumiem. Łupka żelaza, skóra to pielca 4 razy? Oh my god.
świat. To lepszego na pewno nie zrobię. Czym? Czym? Młota mi brakuje. Ej, ty. Jeszcze trochę to... Nie mam kasy. Słysz... Czym? Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Kurczaczki. Hej! Trzydzieści pięć. I nie ma skurtopielca. Czas nam. Tak. Dobra. Bo to jest bez sensu teraz. Pewnie. Moje bar. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. I będzie jeszcze gorzej. Pokaż. Co tutaj? Zaj! Hej! Mam wsz... Proszę, to dla ci... Chociaż trochę... Jak i... Nie dość... Nadchodzą... Pokaż... Mapa wioski, nie? Mapa wyspy? Mapa wyspy ze znacznikami. Sto jebanego golda. Hej, ty! Jak nie sądził? Nie ma tu kogoś, kto by pożyczył kasę? Jak? Na początku? Jak? Przesz... Hej! Co? W końcu jesteś... Hej, ty! Fabio? Hej! Nie wiesz przy... Najprościej będzie jak pół... Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracowni na północ od wioski. Możesz też spróbować szczęścia u naszego maga Lokwara. Nie wiesz... Nie mam pojęcia. Przecież nie od dzisiaj mieszkasz w tej... Dobra, ale musisz mi obiecać, że nie słyszałeś tego ode mnie. Obiecuję. W magazynie powinny być jakieś zapasy na wypadek powrotu plagi, która wiele lat temu zdziesiątkowała populację tej wyspy. Dzięki, to mi wystarczy. Aha, i jeszcze jedno. Uważaj na Gabriena. To on na co dzień pilnuje magazynu. Jest wyjątkowym służbistą i gdy jest na warcie, nawet mysz się nie prześliźnie. Mówią, że jest tak bardzo przejęty robotą, że nie śpi całymi nocami, przez co może pracować dłużej niż inni. Co możesz mi powiedzieć o wiosce? Co wiesz o tym O Hendriku? Jakiś tydzień temu poszedł za potrzebą w stronę... Cały czas narzekał na tutejszą gorzałkę. Więc wszyscy myśleli, że... Ale gdy nie wrócił następnego dnia, no i wczoraj go znaleźliśmy. Ślady po kłach na jego ciele były głębokie i olbrzymie. W życiu nie widziałem... Okej...
Co no? Nie denerwuj mnie. Jak zdobyć jej gulasz? Czemu tu nie ma F5? Nie znam się na otwieraniu zamków. Hej, ty! Hej! Po prostu kupić. Dobra. Myślę, że dosyć tego. Trzeba po prostu iść na jakiegoś questa. Mamy Riordana albo tego gościa. Może zrobię to z Rupertem. Jakby mi się wydaje. To będzie dobra kolejność. Chodźmy. Za mną! Patrzę, czy to nie ma jakiegoś sprintu, czy coś w przycisku. Chyba nie. Hej! Co? Zostaw mnie! Ale dopiero poglądam sobie. Nie ma problemu. Cieszę się. A no właśnie, bo my tu żeśmy biegali i tak dalej. Ty poczekasz na mnie, poczekaj gościu. Bo jak ty już tutaj jesteś, a już jestem trochę potężniejszy, to ja bym poszedł zobaczyć, co to jest. Wiesz, gościu. To są jakieś czerwiady, pewnie młode. A jak? Chłop. Ale kto tam ujebał. Redesto bronią. Ten patrzy na mnie z daleka. Dobra. Czy mi się chce iść dalej? Mogę zobaczyć, co tu jest. Może tu być coś więcej, niż bym chciał. Obawiam się. Stara moneta. Chyba esencja lecznicza. Pytanie tylko, czy tamten kurwa gość dalej czeka na mnie. Bo możliwe, że ja wyjebałem tak poza mapę jego, że go zdekonstruowało i przestał istnieć.
Tak, muszę powiedzieć, że ten mod wygląda całkiem, kurde, fajnie. Ogólnie. Ogółem. No i chuj, gościa nie ma. Chyba, że pobiegł dalej. Nie, gość zniknął. Czyli tak jak w gotiku. To jest zaiste gotik. Nie można się oddalać. Dalej niż ileś tam. Gdzieś tutaj powiedzmy, czytajmy. Dobra, co tam było? Rdest. Nic ciekawego. Tutaj też nic ciekawego. Zabiję tylko tego dla expa. To jest dziada. Paka! Kurwa, pobieg. Czemu on tam pobieg? Dobra, czeka na mnie. Dobra. Ja tu coś słyszałem. Co tu słyszałem? Dzik? Dawaj go tu. Ziomuś. Dawaj tu. Zaraz będziemy mieli dziczyznę. Nice. I hit surowe mięso dzika. Tam? Popierdolę dalej. Nic tu nie ma. Stęka jak. Dobra, poczekaj gościu, bo tam coś było chyba. Co ja mogę chcieć, po co? A, bo ten dzik, dobra. Ściągnąłem, czy coś tam jest więcej, nie wątpię. Nie ma co się oddalać. Dzika zlutowałem, to zlutowałem. To na razie więcej wątpię, żeby coś było. Tam jest ten zjeb. I muzyczka, hejc. To jakoś grzybów dużo. Dobrze, ale mnie expi gości. Ja cię kręcę. Ale elegancko expi. Co tam jest? Ścierbołek. Ale to daleko. Kurde, ja tak nie patrzyłem na jego HP, a ja mam nadzieję, że on ma... Że on nie umrze. On ma ograniczone HP. Ale może by się healnął, co? Jakby trzeba było. Niczego tu nie znajdę. Ciekawo. Dobra, tu w tą stronę idziemy, tak? A tu co ty pobiłeś tutaj? Tu młodego ścierwojada żeś pobił. Tu też, ale tego już ja miałem. I tu schodzimy na tą mańkę, tak? Ale tu jest jeszcze jeden ścierwojad do zabicia. A! Będę się pierdzielił. Tam są jakieś chaty spalone, dobra, będę miał na uwadze. Gdzie on jest?
Kurde, no nie mów, że odbiegłem za daleko. O, come on. Powinien być gdzieś tutaj on. Przecież tutaj go gdzieś zostawiłem. Rupert! Gdzie jesteś ty? Ale to jest irytujące, o matka. Dobra, się nigdzie nie odbiegam. Biegnę prosto za chowanek. Szkoda czas. Ty, ale krwiopijca tutaj zabij. No. To jest jakaś droga jakby. Otwórz oczy, kurwa, obejrzy się. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Ktoś zabił jednego ścierwojada. Ty, poczekaj. Muszę ten drzewo obciąć. Porąbać trochę. Tam jest chatka. Powinienem to robić z mapą, żebym ja wiedział, gdzie ja byłem i... Żebym ja wiedział, gdzie ja byłem, co ja robiłem, gdzie ja chodziłem, gdzie ja słyszałem tego utopca. Dawaj mi go. Bo potrzebuję skór na miecz. A ja nie mam gadzich skór. To ja jeszcze go nikt nie nazbieram, muszę gadzie skóry ogarnąć. Bo to pielec to gad chyba się liczy, nie? Ach, wygląda na to, że mają gości. Jesteś gotów? Nie, ale mamy jakieś wyjście? Trzeba ich stamtąd wyciągnąć. Co jest? Co jest grane? O kurwa. Ledwo żebym przeżył to.
Poczekaj. Chyba nie jest dobry pomysł. Chyba myślałem, że mnie przeteleportuje gdzieś. Że to więcej coś będzie. Deski to pokaż. Creepy. Powinni zrobić, że na razie nic się nie dzieje. Ale dopiero potem konsekwencje poniosę za to. Zawiodłem ich. Zawiedliśmy. Miejmy nadzieję, że nie cierpieli. Patrząc na ich rany, wątpię. Trzeba się nimi zająć. Tak. Co to tak zabarwiło tą ścianę? Wiesz, przemyślałem sobie parę rzeczy i wiem jedno. Już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej wyspie. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. 500 golda. 500 expo znaczy. Very nice. Dalej jesteś w mojej ekipie? Powiedz, że dostanę expo. Jedna bestia mniej! Kurwa, dostałem za dwóch czy nie, ale to 20 ekspo. Jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. Wydaje mi się dość dziwny. Jakby pulsował energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja.
Czyżby się przeniesiemy w tamte miejsce? Z tymi. Kilof? Kilof? O kurwa, tyle rudy, a ja nie mam kilofa? Czym? Bo nie kupiłem, a na pewno znajdę. I co kurwa? I nie znalazłem, i zażydziłem, i nie mam, a tak bym miał żelazo już. Bym sobie kuł mieczek. A tak? Taki chuj. Nie ma tu nigdzie przypadkiem właśnie jakiegoś tego porzuconego kilofu. Przecież musi tu gdzieś być kilof. Nie mówcie, że nie, nie wierzę. Tu są to jaskinie. To są chrząszczaki, chrust. I nie ma kilofa. Za daleko do magicznego kręgu? To ja tylko z jednego kręgu do drugiego mogę się poruszać? Aha. Czyli ja mam wszystkie runy w jednej runie. Wszystkie moje runy teleportacyjne. Rozumieć. Rozumieć. O kurwa, a ja teraz nie wiem, którędy ja mam wrócić. Ej, moment, moment, halo, gdzie ja jestem? Dobra, wiem, gdzieś w tą stronę do miasta. Z tamtego, czy gdzieś w to i w lewo. Chyba. No dobra. To żeśmy zrobili. Expo trochę żeśmy podbili, ale złota to byśmy dużo nie nazbierali.
Właśnie to jakiś domek był. Który chciałem przeeksplorować. Gość se usiadł i se umarł. I chyły. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak słabo to. Myślałem, że to coś tu będzie. Coś tu lepiej będzie, to kurwa, tak powiem. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. What? Ja pierdolę, dobra. Szkoda czasu. Żapel. Myślałem, że na dnie tutaj rzeki znajdę prędzej, czy coś takiego. Wyrzucony, czy coś. Topielec tam jest, topielec. Pytanie, czy to mały, czy to duży? No to jest strasznie ciężko tutaj, kurde, cokolwiek zobaczyć, muszę powiedzieć. Strasznie ciężko. Strasznie wręcz. Był. Cywilizacja. Chyba kończyć trzeba. Od tej cholernej po... No dobra, styknie. Dzięki za oglądanko wszystkim. Pierwszy sejwik, save. Trzymajcie się, pa pa.